O śmierci mecenasa Stefana Hambury poinformowała rodzina. Stefan Hambura urodził się w Gliwicach. Gdy był dzieckiem, jego rodzina wyemigrowała do Niemiec, ale on zawsze czuł się Polakiem. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Bonn. Znany był przede wszystkim z walki o prawa polskiej mniejszości mieszkającej w Niemczech. Reprezentował też polskich rodziców, którym niemiecki Urząd do Spraw Młodzieży Jugendamt odebrał dzieci. W przeszłości reprezentował także Związek Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych przeciwko niemieckiemu Ministerstwu Finansów, domagając się dodatku pielęgnacyjnego oraz zadośćuczynienia. Był ceniony przez osoby, które powierzały mu swoje sprawy ze względu właśnie na jego bezkompromisowość, ze względu na jednoznaczne poglądy, co polowało mu drogę do też pozytywnego często załatwienia tych spraw przed sądami polskimi czy też niemieckimi. Stefan Hambura był pełnomocnikiem rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Reprezentował m.in. Andrzeja Melaka, którego brat Stefan Melak zginął 10 kwietnia w Smoleńsku. Gdy nastąpiły ekshumacje, pan mecenas od początku swoją obecnością przy grobie na Powązkach aż do zakończenia sekcji był obecny, wspierał mnie, bo też byłem najbardziej wtedy utkwił mi w pamięci jego opiekuńczość, jego dobroć, zrozumienie. Mecenas Hambura doprowadził do skazania Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska. Sąd uznał, że dopuścił on do lotu rządowego Tupolewa na nieczynne lotnisko w Smoleńsku. Pana mecenasa Hambura dotknął przede wszystkim oczywiście dosłownie przymysł pogardy, jako najwystąpienie Donalda Tuska, gdzie on atakował mecenasa Hambura. Mecenas Hambura był niezwykle odważny, niezwykle prawy i bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem. Będziemy go bardzo, bardzo brakowało. W ubiegły czwartek Stefan Hambura przeszedł rozległy zawał serca. Niestety pomimo wysiłków lekarzy w szpitalu w Aninie nie udało się go uratować. Miał 59 lat. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.